Cześć, z tej strony pedagog Michalina i dzisiaj zapraszam was do kolejnego filmu z serii Historie osób z dysleksją. Dzisiaj y, osobami z dysleksją będą studenci. Zapraszam. Autorem pierwszego listu jest Mateusz. Który ma 21 lat i jest studentem polonistyki i zakończył właśnie sukcesem pierwszy rok studiów. Słuchajcie uważnie, co mówi Mateusz. Literatura i studia wypełniają mi prawie całkowicie moje życie. Nie mam zbyt wiele czasu na rozrywki, ale też ich nie szukam, ponieważ w końcu po wielu latach trudów i poszukiwań robię to, co mnie naprawdę interesuje. Moim ulubionym miejscem spędzania każdej chwili jest. Czytelnia uniwersytecka. Mieszkałem jako dziecko w dużej dzielnicy Gdańska, tak zwanej sypialni miasta, w której betonowe bloki rozrastały się do niemożliwości, a całe mrowie ludzkie było anonimowe i nieprzyjazne sobie. Chodziłem do szkoły podstawowej, równie wielkiej i nieprzyjaznej, w której rozpoczęła się moja gehenna i upadek. Do czwartej klasy byłem przeciętnym uczniem, nie wyróżniającym się zbytnio i nie zwracającym na siebie zbyt wiele uwagi. W domu też nie byłem w centrum zainteresowania, ponieważ miałem młodsze rodzeństwo, a tata pływał na statkach, bywając w domu rzadko. Mama skupiała się na prowadzeniu domu i wychowywaniu naszej trójki, a dziadkowie służyli jej pomocą w miarę możliwości. Moje kłopoty z nauką zaczęły się w szóstej i siódmej klasie. Gdy dostawałem coraz gorsze oceny z powodu, wiadomo, nawarstwiających się tru trudności, obszerniejszych partii materiału i większych wymagań nauczycieli, nie potrafiłem sobie z nimi poradzić. W szkole postrzegany byłem raczej jako leniwy, klasycznie, i mało zdolny uczeń. Ale w 30-osobowej klasie nie odbiegałem od kilkunastoosobowej grupy zdolnej normy. Rodzice nie zdawali sobie sprawy z istoty moich problemów. Ojciec, pojawiający się dwa razy do roku, stawiał wymagania, krytykował za porażki, surowo oceniał, a mama miała na głowie, wiadomo, młodsze rodzeństwo. Nigdy też nie sprawiałem kłopotów wychowawczych, więc nie przyzwyczajono się do myśli, że jestem po prostu mało zdolny i już. Przyzwyczajono się w przeciwieństwie do mnie. Przeżywałem skrycie każdą porażkę, nie mogłem się pogodzić ze słabymi ocenami i opinią o mnie, że niewiele rozumiem i na niewiele mnie stać. Moje świadectwo w szóstej klasie zapełniały oceny mierne i nic nie zapowiadało zmian. Zmiany przyszły jednak same. Rodzice za radą znajomych przenieśli mnie do szkoły społecznej. Nie mogłem jednak się tam odnaleźć wśród obcych w klasie nowych nauczycieli i zupełnie innego systemu w siódmej klasie okazało się, że będzie jeszcze gorzej i mogę nie zaliczyć roku. Wtedy skierowano mnie na badania psychologiczno-pedagogiczne. Okazało się, że mam dysleksję, dysgrafię i dysortografię i że moje kłopoty właśnie stąd się biorą. Dzięki korepetycjom, żmudnej nauce ukończyłem klasę ósmą i nigdy nie zapomnę, że na świadectwie kończącym szkołę podstawową z języka polskiego miałem ocenę mierną. Gdy rozpoczynał się czas poszukiwań szkoły średniej, przeżywałem prawdziwy dramat. Nie chciałem iść do zawodówki, a do Państwowego liceum nie miałem szans się dostać. Wtedy rodzice znaleźli mi szkołę, w której moje życie zaczęło się zmieniać. Była to szkoła prywatna, ogólnokształcące liceum programów indywidualnych w Gdańsku Oliwie, w której, jak się okazało, uczyło się większość uczniów z dysleksją. Przed egzaminami wstępnymi wszyscy kandydaci przychodzili kurs przygotowawczy i wiele rozmów, podczas których obserwowano nasze zdolności, trudności, zasób wiedzy i umiejętności. Dziwiłem się po co tyle zachodu i trudu, ale teraz po latach wiem, że było warto. Tak oto stanąłem przed nauką w liceum z niewielkim bagażem, samodzielnie przeczytanych książek. We wrześniu, przy pomocy wychowawcy i nauczycieli, ułożyłem sobie plan indywidualnej nauki. Obok przedmiotów obowiązkowych mogłem uczyć się japońskiego, religioznawstwa, historii sztuki, filozofii. Małe grupy uczniów, nowe metody pracy sprawiły, że przestałem się czuć anonimowo. W końcu zaistniałem w szkole jako ja, Mateusz, który ma coś do powiedzenia i do zrobienia. Zacząłem czytać. Tak, dopiero w liceum zacząłem czytać samodzielnie setki książek, chociaż przychodziło mi to na początku z wielkim trudem. Nauczyciele podsuwali mi lektury, zapraszali na nowe fakultety, pracowali ze mną indywidualnie i okazało się, że z Mateusza wyrósł prawdziwy humanista, który jednak do dnia em, matury musiał pracować wiele godzin nad swoją składnią, gramatyką i ortografią który do późna w nocy musiał siedzieć przy biurku, poprawiając zapiski i cyzelując każde słowo. Nie miałem czasu na rozrywki, telewizję czy nawiązywanie znajomości. Nie miałem czasu nawet zakochać się i zrobić wakac i zarobić wakacje na własny samochód. W ciągu czterech lat nadrabiałem zaległości z dzieciństwa i dawałem się uwodzić książkom. Ja, który w szkole podstawowej przeczytałem tylko Dzieci z Bulerbyn, w pustyni i w puszczy i kamienie na szaniec. W czwartej klasie liceum, oprócz lektur obowiązkowych, znałem Kawkę, Dostojewskiego, Bułchakowa, Miłosza. Przeszedłem rozszerzony kurs filozofii, historii, sztuki, religioznawstwa, literatury powszechnej, znałem japoński i brałem udział w olimpiadzie z języka niemieckiego. Maturę zdałem dobrze i dostałem się na studia, na zarządzanie. Studiowałem pół roku. Ale zrezygnowałem, czując, że ten kierunek jest nie dla mnie, że nie chcę w życiu zajmować się cyframi. Nie miałem odwagi składać papierów na filologię polską. Nie przyznałem się nawet mojej polonicce, że takie jest moje marzenie. Mam przecież dysleksję, więc wydawało mi się, że to mnie dyskwalifikuje. Pracowałem przez pół roku w archiwum miejskim, ale i dojrzałem do, de do decyzji podjęcia studiów na polonistyce. Wydawało mi się to zbyt wielkim ryzykiem, ale przeszedłem już wiele trudów, aby dać za wygraną dysleksji. Ku mojemu zdziwieniu dostałem się na studia i pozytywnie przeszedłem pierwszy semestr. Dopiero wtedy zdecydowałem się podzielić radością z moją polonistką z liceum. I często zdawałem jej relacje z moich poczynań. W końcu robię to, co kocham, a dysleksja nie jest przeszkodą, jest tylko pretekstem do wytrwałości, dalszej pracy. I studiów. I przed nami druga historia i ostatnia. Tym samym jest to historia Karola, który ma 23 lata. Tutaj również odczytam jego list. Jestem, a raczej byłem studentem kierunku automatyka i robotyka na Politechnice. Skreślono mnie z listy studentów z powodu nieoddania pracy inżynierskiej w terminie. Poznajmy jego historię. Od dziecka miałem problemy z czytaniem. Z poprawnym pisaniem oraz z kaligrafią pisma. Po raz pierwszy usłyszałem o dysleksji od pani z Angielskiego w pierwszej klasie liceum. Jak tylko powiedziała mi o tym, mój umysł krzyczał tak, mam to. Niestety owa pani odeszła na Macierzyński i nie podpowiedziała mi, co mam z tym zrobić. Później była pani z Polskiego, która wykryła te nieprawidłowości już po pierwszym wypracowaniu. Wydaje mi się, że z jej ust padły określenia dysleksja, dysortografia i dysgrafia. Widać, nie przejęła się tym, bo biła mnie przez 4 lata, lub nie zwracała na mnie uwagi. Pod koniec liceum powiedziała, że moja matura nie przejdzie bez zaświadczenia, więc zacząłem chodzić na kółko wyrównawcze. Tragiczna nazwa. I taka była też ich wartość. Nic nie pamiętam, żebym się tam nauczył. Gdzie od prowadzącej dostałem skierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie przebadania trudności w pisaniu, jedynie w pisaniu. Badanie wykazało, że faktycznie mam tą dysfunkcję. Warto również nawiązać, że do dwóch dni temu byłem pewien, że dysleksja to zjadanie literek. Nie wiem, co robili nauczyciele tamtej szkoły, a była to wtedy pierwsza szkoła w rankingu szkół w województwie opolskim, ale chyba można było zauważyć, że jeżeli chłopak ma problem z każdym przedmiotem oprócz języka angielskiego, którego nauczyłem się ze słuchu jeszcze przed szkołą, oglądając Cartoon Network. To można by go przebadać wcześniej. A jak już później, to przynajmniej w całej gamie zaburzeń uczenia się. Na studiach było już nieco lepiej. Miałem albo ledwo trzy, albo pięć. Programowanie oraz grafika. To były moje mocne strony. Całe życie rozmyślałem, już od najmłodszych lat. Jak z informacji mojej mamy wynikało, byłem bardzo błyskotliwym pięcio i sześciolatkiem. Kiedyś, gdy rodzina zabierała coś na polu, na pytanie czemu nie zbieram, Odpowiedziałem, że nie jestem do tego stworzony. A zatem jak to możliwe, że po tych wszystkich latach mam problem, żeby wypełnić formularz? Czemu uczę się tyle co inni, a miałem o wiele gorsze oceny? Całe lata w szkole, gnojony, uważany za tumana, miałem ataki nerwice. Od roku staram się napisać pracę inżynierską. Nikt nie wie, co znaczy mieć pełną głowę genialnych pomysłów, porozrzucanych niczym kartki po pokoju. Ogólnie w życiu przeczytałem jedną książkę. Chłopcy z placu Broni. Zajęła mi one całe wakacje, a do tego pani z Polskiego zapomniała ją przerobić. W sumie i tak nie pamiętałem, o czym była. Później już nie czytałem książek. Starałem się, ale wiedziałem, że nie ma sensu się męczyć. Czytać pięć stron, a potem i tak nie wiedzieć, o czym były. Ale nauczyło mnie to szukania. Przeczytałem tytuł, tematy rozdziałów, Czasami wstępy do rozdziałów lub parę linijek i już miałem pogląd o tej tematyce. Tak napisał Karol lat 23, i na końcu jest też komentarz pani profesor Marty Bogdanowicz, która zaznacza, że ma świadomość tego, jak wygląda sytuacja studentów na polskich uczelniach. Ale niestety niewiele w tym momencie dzieje się, aby realnie wspomóc studentów ze zdiagnozowaną dysleksją. O tym też opowiadałam w innym filmie. Jak najbardziej ten temat jest ciągle aktualny, mimo że ta książka została wydana kilka lat temu, to niewiele się zmieniło w tej kwestii. Myślę sobie, że świadomość jest większa. Brak jeszcze tutaj praktyki. Mam nadzieję, że to się zmieni w niedalekiej przyszłości. Jeśli oglądasz ten film i masz dysleksję, i studiujesz albo studiowałeś, studiowałaś, napisz w komentarzu, jakich trudności ty doświadczałaś podczas y, toku studiów, czego ci brakowało. Pamiętaj o subskrypcji kanału i do zobaczenia następnym razem.